ale tu tyle pięknych ludzi. Witam was, kochani. Bardzo mi miło, że dostałam zaproszenie, aby być w takim zacnym miejscu, w takim zacnym gronie. I zanim się przedstawię, chciałam wam powiedzieć, że dla mnie bycie tutaj to jest pewnego rodzaju zatoczenie koła mojej historii, ponieważ 20 lat temu nawróciłam się właśnie dzięki Alfowiczom. Nie, dokładnie. Alfowicze zorganizowali wyjazd w górach dla młodzieży i ja, tak już Ania wspominała, DDDD, to są dzieci z dysfunkcyjnych rodzin. Ja byłam właśnie takim dzieckiem, jednym zapewne z wielu, ale wtedy na tym wyjeździe doświadczyłam tak żywego poruszenia przez Pana Boga w dosłownie fizyczny sposób, że już nigdy przez całe moje życie nie zwątpiłam, a były różne etapy mojego życia, że Bóg istnieje. I to było też dzięki waszej ciężkiej pracy, dzięki organizacji Alfa, za co bardzo wam dziękuję. A możemy zabić dla siebie brawa za tą ciężką pracę? Tak, doceniajmy siebie. Ach, moi drodzy, poproszę pierwszy slajd, bo wiem tylko jak przewijać, ale jeszcze nie wiem jak włączyć. O, jest. Nie, jeszcze nie ten, ten wcześniejszy, tytułowy powinien być. O, dziękuję. Słuchajcie, o czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy mówić o tym, że nasza emocjonalność jest ważną częścią naszego życia. Wiecie, mamy obecnie młode pokolenie, któremu też służymy, ale też chcę mówić o naszych pokoleniach. Mamy pokolenie, które wzrasta w sytuacji ogromnego komfortu fizycznego. Tak naprawdę nie brakuje nam w większości niczego generalnie. Mamy co jeść, mamy wodę, mamy dostęp do dóbr, możemy iść do sklepu, kupić coś. Obecne najmłodsze pokolenia wzrastają za to w bardzo dużym deficycie zrozumienia zdrowia psychicznego, zrozumienia siebie. Są bardzo obciążone w sferze psychicznej, ponieważ na co dzień i my też tak samo teraz jesteśmy tak bombardowani wielością, ilością informacji, które do nas docierają, których często nie wiemy, jak możemy przetworzyć, nie wiemy, jak zarządzać tym naporem informacji, które powoduje u nas różnego rodzaju trudne emocje. I wtedy zaczynamy się gubić. Po pierwsze dlatego właśnie, bo nikt nas tego nie nauczył, a po drugie, że kulturowo często w naszym kraju jest właśnie coś takiego, jak tutaj już było mówione. Chłopaki nie płaczą, wiecie. A, nie masz się. O, zagryzę zęby i pójdę do przodu. Jak wielu z nas słyszało nieraz właśnie słowa typu, bo jak nie ty, to kto? Zróbmy to, musimy iść do przodu, po prostu zagryźmy zęby. Ale słuchajcie, zagryzanie zębów nie zawsze jest dla nas zdrowe. I teraz po tym wykładzie, mogę wam powiedzieć, co po tym wykładzie się stanie. Po tym wykładzie będziecie wiedzieć troszeczkę więcej, no, nabędziecie taką praktyczną wiedzę na temat was i waszej emocjonalności. I od razu mówię, emocje nie są złe. To jest pierwszy mój przekaz dla was. Po drugie, znajdziecie sobie większą odwagę i zrozumiecie, dlaczego ważne jest, aby mówić o tym, co się czuje i czego się doświadcza. I też pokażę wam, jeśli zdążymy, takie krótkie ćwiczenia, a jak nie, to zapraszam na późniejszy warsztat, w jaki sposób komunikować emocje, aby nie powodować sporów w grupie, bo to też jest bardzo ważne. To jest bardzo praktyczny wykład. Zrozumiecie, że słabości to jest naturalna rzecz i często objawia się w niej Boża chwała. Zobaczycie, jak dojrzewanie emocjonalne i czym w ogóle jest dojrzałość emocjonalna łączy się z dojrzewaniem duchowym. I na koniec zrozumiemy, i to jest chyba moja ulubiona część tego wykładu, że cała Biblia jest nacechowana historiami ludzi, którzy mają totalne problemy emocjonalne. I zachwyca mnie to i będziemy sobie w tym operować. Słuchajcie, jesteśmy stworzeni jako całość. Przez ostatnie wieki w Kościele zrobił się trochę taki mały kociołek, który jest to tak zwany błąd Kartezjusza. Mały kociołek, w którym zaczęto mówić i rozdzielać naszą sferę ciała, duszy i ducha. Ciało było przedstawiane jako to grzeszne. Wiecie, ciało trzeba trzymać na wodzy, biczować, nie wiem, krzywdzić, żeby się nie wyrywało. Duch był ten najbardziej uświęcony, ożywiony przez Ducha Świętego, to był ten po prostu duch, którego powinniśmy słuchać, za którym powinniśmy iść. I pomiędzy była taka trochę gorsza siostra.
Ciało było chyba najgorszą siostrą, najmniej szanowaną, ale jeszcze właśnie była dusza. I dusza była tą problematyczną siostrą, bo z jednej strony Biblia często nam mówi, radujcie się, super, chwalmy Pana, wiecie, to jest wszystko powiązane z emocjami. Ale z drugiej strony dusza była traktowana jako sfera emocji, psychiki, jako ta właśnie problematyczna. No właśnie, nie przeżywaj, zagryź zęby, o, to nie wypada tego robić, co się cieszysz tak mocno, nie wypada, wiecie. Nie wiem, czy czasami tak macie w kinie, jak idziecie na jakiś super, mega film, na który czekaliście i najczęściej jest tak, że jest taki moment kulminacyjny prawie na końcu filmu, że jest jakaś taka scena, taki game changer albo jest taki wyciskacz łez. I wiecie, ja przez lata, na przykład, kto widział Króla Lwa? Widzieliście Króla Lwa? Super, jak ktoś nie widział, to nadróbcie. Fajny film, naprawdę polecam. Słuchajcie, i jest taka scena w tym filmie, jak najsłynniejsza chyba, jak umiera Mufasa. I mi się już teraz, słuchajcie, zaciska gardło, jak o tym myślę. To jest scena, tak zwany wyciskacz łez. I ja przez lata swojego życia byłam uczona, że nie wypada mi okazywać emocji, bo no właśnie nikt mi nie mówił dlaczego, że co, że wiocha, że nie wiem, że nie wypada, nie wiem. Nie wiedziałam dlaczego, ale wiedziałam, że nie powinnam. I ja pamiętam, że oglądałam ten film wielokrotnie i za każdym razem, jak była ta scena, to moje ciało się spinało, tutaj mi się zaciskało, bo chciałam płakać, chciałam opłakiwać tą scenę. Ona była tak zrobiona, żeby właśnie te emocje w nas gdzieś tam uwolnić, a ja się spinałam i wiecie, byłam... dosłownie jakbym mogła, to ta łza, która ciekła, to ja bym chciała ją schować, wiecie. Nie pozwalałam sobie na to. I w końcu pewnego razu zrozumiałam, że skoro Biblia jest pełna różnych emocji, dlaczego mam nie okazywać też tych emocji, które bywają trudne. Wzruszenie, smutek, złość. One bywają trudne, o nich sobie zaraz będziemy mówić. Tak więc błąd Kartezjusza polegał na tym, że rozdzielił ducha, duszę i ciało. A tak naprawdę czytamy, że Bóg stworzył człowieka w całości na swój obraz i podobieństwo. W całości. Nie jest więc tak, że dusza czy ciało są gorsze. Jest tak, że one mają inne potrzeby w naszym życiu duchowym i inne potrzeby musimy zaspokajać, mają inne zadania, ale wszystkie one, ponieważ Bóg stworzył nas w całości i jego zamiar stworzenia nas w całości był kompletnym zamiarem, to nie, on nie myślał sobie, Bóg nie myślał sobie, że tak ich stworzę, a dam im to ciało jeszcze albo tą duszę, żeby mieli problemy. Nie, całość była dobra i taki był Boży zamiar i teraz od nas zależy, i od tego, ile nabędziemy wiedzy, mądrości, doświadczenia i dojrzałości, jak my będziemy funkcjonować w całości. Porozmawiajmy sobie teraz o kilku podstawowych pojęciach. Żeby pójść dalej, to musimy je zrozumieć. Cały termin w ogóle, duchowość zdrowa emocjonalnie, on się może wydawać trochę taki, wiecie, znikąd, skąd on się wziął. A wziął się z tego, że jeden z pastorów napisał kiedyś książkę o tym, że prowadził dwojakie życie jako duchowny. Z jednej strony był człowiekiem na swoim stanowisku, pełnił służbę pastorską, co niedzielę był w kościele, wszystko było pięknie, a z drugiej strony w jego domu działy się niedobre rzeczy. Żona kilkukrotnie wnosiła o rozwód, dzieci nie lubiły ani kościoła, ani nie miały relacji z Bogiem, a mimo to ten pastor pojawiał się co niedzielę w kościele i grał. I kiedy podczas jednego ze spotkań w ich domu zaprosili gości, i to byli goście zacni, to byli znajomi przełożonego owego pastora i siedzieli sobie przy stole kilka godzin. I ten pastor, pastor Peter, mówił, że tak bardzo chciał wypełnić swoją rolę, być właśnie tym duchownym, dobrze postrzeganym, że zapomniał w ogóle o tym, że gdzieś bawi się jego dziecko. I kiedy dziecko długo nie przychodziło i zorientowała się właśnie małżonka i w końcu wstała od tych gości, ponieważ oni bardzo zagadywali i oni z poczucia wstydu, nie wiem, z poczucia chęci zadowolenia czyichś potrzeb, nie pamiętali o swoich potrzebach i zapomnieli, żeby sprawdzać, gdzie jest ich trzyletnie dziecko, które w tamtym momencie
topiło się w basenie. I to był dla jego życia taki wstrząs, kiedy on zrozumiał, że prowadził właśnie życie w dwojakości. Że z jednej strony był tą osobą na stanowisku, dano mu zadanie, trzeba było je wykonać, ale z drugiej strony zapominał o potrzebach swoich i swojej rodziny. A potrzeby są silnie powiązane ze zrozumieniem tego, jak my się czujemy, dlaczego się czujemy. I on właśnie stworzył ten termin duchowo zdrowe emocjonalnie, która zaczyna w holistyczny, całościowy sposób traktować to, kim jesteśmy jako ludzie, którzy służą Bogu. I że on powiedział, że on nie chce być takim robotem nakręconym po to, żeby służyć, ale on też chce, żeby każda jego dziedzina życia była po prostu w zdrowiu. I poznamy sobie teraz termin. Tu mamy dojrzałość emocjonalna i duchowa, a jeszcze wam powiem, czym jest zdrowie emocjonalne. Zdrowie emocjonalne to zdolność osoby do akceptowania uczuć i zarządzania nimi poprzez wyzwania i różne zmiany. I nie chodzi w zdrowiu, kiedy jesteśmy zdrowi emocjonalnie, nie chodzi tylko o to, że odczuwamy tylko te pozytywne emocje, te fajne, wiecie, cieszymy się, skaczemy, ale chodzi o to, żeby umieć zarządzać w odpowiedni sposób też tymi trudnymi emocjami, nie wypierać ich. I mamy teraz pojęcie dojrzałości emocjonalnej i dojrzałości duchowej. To jest bardzo ważne. Człowiek dojrzały emocjonalnie jest świadomy swoich niedoskonałości. Potrafi poprosić o pomoc, gdy jej potrzebuje. Jest empatyczny, odpowiedzialny za decyzje, które podejmuje. Dlatego unikanie trudnych emocji, unikanie złości, smutku, rozprawienia się ze wstydem nie jest rozwiązaniem. Nie świadczy o naszej dojrzałości. Trudne emocje należy rozładować w umiejętny sposób. No i mamy pojęcie dojrzałości duchowej. I co jest ciekawe, dojrzałość duchowa bardzo łączy się z dojrzałością emocjonalną, słuchajcie. Podam przykład. Mamy osoby, które, to jest przykład wymyślony teraz na prędce, mamy osobę, która jest w kościele od 30 lat, załóżmy. Nawróciła się, służy, ale to, co ją cechuje, to to, że wszyscy, którzy się z nią spotykają, cały czas wyczuwają, że ta osoba ma cały czas o coś pretensje. Cały czas widzi, że coś jest nie tak, a ten zrobił to nie tak, a ten zrobił to nie tak, a ten jest taki i taki, a ja widziałem, że ten to by mógł inaczej. I ta osoba myśli o sobie, że jest fajna, no bo ona, wiecie, poucza, naucza innych. Tymczasem inni wyczuwają, że ewidentnie nie jest to, jakby nie ma w tym ducha miłości, jest w tym raczej duch takiego lęku, strachu, wstydu, czyli mówienie o tym, że ktoś nie zrobił czegoś okej, po to, żeby trochę przykryć to, że ja mam z czymś problem na takiej zasadzie. I taka osoba może funkcjonować naprawdę, słuchajcie, i myślę, że jako osoby, które mają duży staż w służbie, taka osoba może funkcjonować latami. I możemy też zauważyć, że taka osoba nie będzie wzrastała duchowo. Ona nie będzie się rozwijała. Cały czas będzie w tym samym miejscu, ponieważ jest na pewnym poziomie dojrzałości, której nie może przepracować, nie jest w stanie przepracować, a powodem mogą być traumy z dzieciństwa, brak przebaczenia. Powodem może być to, że ta osoba ma w sobie głęboko zakorzeniony wstyd. Nieprzepracowanie tych emocji powoduje, że na przykład nie jest w stanie otworzyć się na 100% przed Bogiem i wylać z siebie na przykład żalu, smutku, poczucia zranienia. Dlaczego? Bo to kosztuje. Ale chciałabym, żebyście zapamiętali taką podstawową rzecz. Kiedy będziecie pracowali z ludźmi, że bez dojrzałości emocjonalnej nie możemy dojrzewać duchowo. Nie jesteśmy w stanie. Jeśli zachowujemy się, to jest troszeczkę takie porównanie do dzieci, chociaż ja nie lubię tego porównania, bo sama mam 4-letniego synka i uważam go za bardzo dojrzałego jak na swój wiek. Wiecie, każdy rodzic kocha swoje dziecko na zabój. Ale to jest takie porównanie, że troszeczkę, tak pisał apostoł Paweł, że wy powinniście już uczyć innych, a tymczasem potrzebujecie mleka, pokarmu jak dla dziecka. Jesteście jeszcze duchowymi dziećmi. I już apostoł Paweł zauważa tą tendencję, że ludzie osiadają w pewnym momencie i nie mogą dalej iść. I nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego. Więc dojrzałość emocjonalna nie idzie w parze z dojrzałością duchową. I
Mam taki fajny mini teścik. Jak możemy określić i możemy tak sobie pomyśleć, na jakim poziomie jest nasza dojrzałość emocjonalna? Możemy sobie zadać kilka pytań. Na przykład, jak zareagowałeś na ostatnią stresującą sytuację? To jest pierwsze pytanie. W ogóle możecie sobie notować, na przykład te pytania, odpowiedzieć sobie później. I przeczytam wam fragment. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa: wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I Jonasz wstał, ale po to, aby uciec do Tarszisz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarszisz, zapłacił za podróż, szedł na pokład, popłynął z załogą, możliwie jak najdalej do Pana. Mamy sytuację stresującą? Mamy. Czy Jonasz zachował się dojrzale? No właśnie, to nie było podchwytliwe pytanie. Kolejne pytanie. Jak poradziłeś sobie z nieoczekiwaną zmianą? Saul zaś przekonywał swojego syna Jonatana i pozostałych ze swojej służby, że Dawida należałoby zabić. Przepraszam, ja się śmieję, ale po prostu wydaje mi się to takie abstrakcyjne, wiecie, bo mamy króla, który powinien wykazywać się ogromną dojrzałością, a wydaje mi się, że też możecie uznać podobnie, że nie należy, jeśli mamy do czynienia z jakąś zmianą i ewidentnie została ona też potwierdzona przez innych ludzi, bo tu w przypadku Saula jeszcze przecież był prorok, który wyjaśnił Saulowi, dlaczego będzie zmiana, dlaczego inny król się pojawi, ale Saul zareagował strachem. Nie było w nim zdrowej tożsamości i zareagował strachem. Dlatego uznał, że najlepiej byłoby Dawida zabić. Czy często masz dosyć wszystkiego i wszystkich? Tu mamy historię Jonasza i nie będę już jej czytać, bo jest długa, a chcę wam wszystko przedstawić. Możecie sobie czytać w międzyczasie. Ona się tam pojawia. Słuchajcie, historia Jonasza była też bardzo ciekawa, bo Jonasz został wysłany i nie radził sobie z tym, że ludzie nie chcą go usłuchać i strasznie go to wkurzało. I co ciekawe, on tutaj powiedział, wolałbym umrzeć niż żyć. I potem jeszcze powiedział, jeszcze się targował z Bogiem, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. To też jest bardzo ciekawa postawa. Jonasz też nie wykazywał dojrzałości emocjonalnej. Idziemy dalej. Czy często obarczasz w innych winą za swoje niepowodzenia? Człowiek odparł. To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. To kobieta zrobiła. Potem pytanie, czy trzymasz w sobie brak przebaczenia i nie jesteś w stanie tego przepracować? To są moje ulubione historie, kiedy opowiadam o duchowości, zdrowiu emocjonalnie. Dlaczego podałam wam te przykłady? Chcę, żebyście zrozumieli, że Biblia jest pełna historii zwyczajnych ludzi, których dotknął nadzwyczajny Bóg. I mimo to, że nie wykazywali oni ogromnej dojrzałości, to Bóg z nich nie zrezygnował. I to jest mój pierwszy przekaz dla was w kontekście waszych historii. Może wam się wydawać, że nie, że to mnie nie dotyczy, ale może wam się wydawać, że tak, to chodzi o mnie, kurczę, teraz jestem skazany na niepowodzenie. Nie, słuchajcie, Bóg i tak jest większy niż to i będzie chciał z wami pracować, będzie chciał, abyście wzrastali duchowo. To, co musimy zrobić, to zrozumieć, że pewne rzeczy zależą w tym wypadku od nas i od tego, czy będziemy chcieli podjąć tą rękawicę i walczyć o zdrowie emocjonalnie, o przepracowanie pewnych rzeczy. Historia Józefa jest tego najlepszym przykładem. Moment, muszę sobie przewinąć. I o Józefie będziemy mówić na naszym warsztacie, ale generalnie chodziło o to, że Józef otrzymał przepiękne powołanie od Boga. Historia Józefa jako tego, który uratuje swoją rodzinę, po prostu mnie, och, nie mam słów, żeby opisać mój zachwyt po prostu nad Bożym planem dla jego życia. A mimo to na początku Józef wykazywał jako najmłodszy brat się pychą, mówił, że jest lepszy od braci i jakby w ogóle nie kumał tego, że nie wypada mówić twoim braciom, że w ogóle to jesteś lepszy i ojciec mnie bardziej lubi i tak dalej. Więc generalnie Józef też nie wykazywał się dojrzałością, a mimo to Bóg z niego nie zrezygnował. Tu możecie sobie przeczytać cechy osób niedojrzałych emocjonalnie. I to też jest bardzo ważne, abyście wiedzieli, że dojrzałość wiekiem też nie idzie w parze z dojrzałością emocjonalną. Więc to nie jest tak, że im jesteśmy starsi, tym cechuje nas większa dojrzałość emocjonalna. Przypominam, że dojrzałość emocjonalna to jest umiejętność radzenia sobie
zarówno z tymi pozytywnymi, jak i tymi trudnymi emocjami. To nie jest wypieranie, to nie jest odczuwanie tylko pozytywnych emocji, to jest umiejętność radzenia sobie. I to jest, myślę, że dla was, jako dla liderów, to jest bardzo ciekawa informacja, bo może się okazać, że pracujecie z kimś duszpastersko przez lata i widzicie jakieś cechy w waszych podopiecznych, z tego, co tutaj wypisałam. I warto sobie pomyśleć, że może problem nie tkwi tylko w tym, żeby tą osobę cały czas motywować i mówić, ej, dasz radę, albo, nie wiem, posyłać ją na kolejne szkolenia, bo może warto się cofnąć i poszukać przyczyny takiego rodzaju zachowań. Dobrze, idziemy dalej. Czy powinniśmy zatem demonizować emocje? Chyba wydaje mi się, że po tym, co przeczytaliśmy, po historiach tych zwyczajnych ludzi, których dotknął nadzwyczajny Bóg, wydaje mi się, że nie. Nawet Jezus powiedział w ogrodzie Getsemani, że jest mu śmiertelnie smutno. Śmiertelny smutek już w ustach Jezusa to jest naprawdę coś. W Biblii, o, przepraszam, jeszcze macie dojrzałość emocjonalną, możecie sobie przeczytać, możecie sobie zanotować. Dojrzałość emocjonalna. Akceptuje swoje emocje, jednak niekoniecznie podejmuje działania pod ich wpływem. To też jest ważne, że często uważaliśmy emocje za te takie właśnie bardziej problematyczne, bo wydawało nam się, że emocje nami sterują. Nie, one nas informują, ale nie muszą nami sterować. Osoba dojrzała emocjonalnie ma dystans do siebie, nie bierze wszystkiego śmiertelnie poważnie, ale też nie lekceważy tego, co mówią o niej inni. Potrafi jednocześnie odczuwać trudne emocje, prowadzić rozsądną dyskusję. Idziemy dalej, słuchajcie. A, jeszcze trochę cech. Szanuje granice swoje, innych osób. Temat granic w ogóle w mojej służbie jest bardzo często poruszany. Bardzo się często dowiaduję, że różni ludzie w dzieciństwie nie byli w ogóle uczeni tego, że mają prawo powiedzieć stop. I brak umiejętności stawiania granic jest jedną z głównych przyczyn wypalenia zawodowego oraz wypalenia w służbie. To też jest ważne. Niestety nie mam czasu, żeby o tym opowiadać, ale to też jest bardzo ważne. Umiejętność stawiania granic. Okej, słuchajcie. W Biblii nie tylko mamy te trudne emocje, ale mamy też te neutralne, zaraz wam powiem więcej o neutralności emocji, oraz te, które uważamy za pozytywne. No i tutaj mamy wzruszenie Jezusa, wstyd, żal, litość, radość w historii z Ewangelii Łukasza. Możecie sobie to przeczytać. To jest piękne, bo właśnie w historii syna marnotrawnego widzimy naprawdę u ojca. I to też było przełomowe, słuchajcie, bo w tamtych czasach przecież mężczyźni nie było dobrze postrzegane właśnie okazywanie tych emocji. To, że w ogóle on uniósł swoją suknię, odsłonił swoje nogi i pobiegł też, że starszy mężczyzna, zacny ojciec rodu biegu, to też nie było mile widziane, a mimo to Jezus podaje ten przykład jako przykład dobrego ojca. Jest to alegoria naszego Boga. W każdym praktycznie psalmie też, ponieważ został napisany przez zwyczajnych ludzi dotkniętych przez nadzwyczajnego Boga, mamy też różnego rodzaju emocje i pod tym względem możemy sobie Biblię badać. Jak Jezus zareagował na ekstremalnie stresującą sytuację? Ile i jakie emocje znajdziemy w tym fragmencie? To też jest fragment warty zbadania, ponieważ jest to fragment właśnie modlitwy w ogrodzie oliwnym. I co jest niezwykłe, że jak często zabraniamy sobie przeżywać trudnych rzeczy, jak często mówimy właśnie sobie, weź się w garść, musisz to unieść, nie? I tym samym trochę dewastujemy swoje zdrowie psychiczne, podczas gdy widzimy, że w tym fragmencie właśnie Jezus powiedział, jest mi smutno na duszy, śmiertelnie smutno. Upadł na twarz. Wyobrażacie sobie ciężar tej modlitwy i pot spływający. To są też emocje, kochani. Nie powinniśmy sobie ich odmawiać. Czy tego chcemy, czy nie? Przeżywanie emocji będzie nam towarzyszyło. Zawsze i wszędzie. I teraz pytanie jest podstawowe. Jak mamy sobie
z nimi radzić, jak mamy ogarniać emocje. I pierwsze ważne stwierdzenie, nie ma emocji dobrych i złych. Emocje są neutralne, ale są ważne i wartościowe, bo niosą nam wiele informacji. Na przykład złość, tak przez wielu z nas, wiecie, wypierana. Ja jestem dobrym chrześcijaninem, nie mogę się złościć. A tak naprawdę każdy z nas się złości. No nie ukrywajmy, że każdy z nas miał momenty złości. Złość może nam nieść informacje na przykład o tym, że jakaś nasza granica została naruszona, że po prostu ktoś nam zrobił przykrość. Albo że obudził się w nas jakiś mechanizm lękowy, który zakopaliśmy głęboko jako dzieci i kiedy ktoś nas potraktował na przykład tak jak rodzic, który był na przykład dla nas przemocowy i użył podobnych słów teraz w teraźniejszości, my się złościmy. Ale zamiast szukać podstawy tego, zaczynamy, wiecie, zamykać się w sobie i uznawać, ej, nie chcę tego przeżywać. I wiecie, to jest trudne. Ale bez dojrzałości emocjonalnej, bez umiejętności radzenia sobie z tymi właśnie trudnymi emocjami, nie będziemy mogli wzrastać duchowo. I ktoś może właśnie powiedzieć, po co mi ta cała duchowość zdrowa emocjonalnie, jak było jakiś tam slogan, gadanie. Nie. Najważniejsze jest to, że ja mam w swoim sercu pragnienie, jako dziewczyna z dysfunkcyjnej, bardzo mocno patologicznej rodziny, żeby wzrastać duchowo, aby moja relacja z Bogiem była oparta na nadziei, pokoju, na miłości, na bliskości, na nabywaniu mądrości. A wcześniej, wiecie, jak zaczynałam się rozprawiać z tymi wszystkimi rzeczami, to moja relacja mimo wszystko często była oparta na poczuciu coś za coś. Jak będę taki, to Bóg bardziej będzie mnie kochał. Jak będę taki, to będzie nade mną łaska, a jak nie, to ja spod tej łaski wychodzę. Była oparta na wstydzie. Kiedy zrobiłam coś nie tak, wstyd, który był we mnie zakorzeniony, kazał mi uciekać. A marzy mi się taka relacja z Bogiem, że kiedy przeskrobię coś, to moją pierwszą reakcją nie będzie o matko, ojciec mnie zabije, wiecie, Bóg mi dowali. Tylko marzy mi się taka relacja, jak relacja właśnie syna marnotrawnego, który przyszedł, powiedział, ukorzył się, wyznał grzech, a ojciec wybiegł mu na spotkanie. Takiej relacji pragniemy, tylko często właśnie poprzez to, że mamy nieprzepracowane lęki, strachy, wstyd, my zachowujemy się w taki sposób, że nie, dla mnie już nie ma szansy, ja odchodzę. Ojciec mi na pewno już nie przebaczy, ale nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem, który przebacza. Jeśli będziemy wyznawać grzechy, jeśli będziemy przychodzić do Niego z trudnościami, to jest w Jego domu dla nas cały czas miejsce. Często my bardziej się odsuwamy od Boga i myślimy, a Bóg gdzieś jest daleko ode mnie, a to my się od Niego odsuwamy, bo nie potrafimy unieść pewnych rzeczy. Dlatego emocje właśnie niosą nam wiele, wiele cennych informacji. O tym, w jaki sposób możemy regulować w taki zdrowy, naturalny sposób nasze trudne emocje, będę mówiła na warsztacie, więc jeśli ktoś z was chce się tego nauczyć albo chce nabyć wiedzy też, aby przekazywać ją swoim podopiecznym, to zapraszam, zwłaszcza dla młodych ludzi, to jest bardzo przydatny warsztat. Dobra, no to lecimy dalej. Jesteście ze mną? Tak? Dobra, lecimy. Działa? Wielki spór o gniew. Nieładnie tak się gniewać. Wiecie, babcia mi mówiła cały czas, czuj się gniewać, nieładnie tak się gniewać, wiecie. Kiedy jesteśmy dziećmi, mimo to, że powinno przyzwalać nam się na więcej, to często słyszymy, nieładnie, nieładnie się zachowujesz. Nieładnie tak się, taka ładna dziewczynka, a tak się gniewa, tak się złości, ojeju, jeju. Wiecie, gniew jest najbardziej kontrowersyjną z emocji, ponieważ gniew niesie w sobie duży ładunek. Ogromny. To jest emocja, która nazwałabym złość takim wstępem do gniewu. I teraz, i kiedy wykładałam w zakościelu, tak, dla młodzieży, podszedł do mnie młody chłopiec z bardzo ważnym pytaniem, że przecież gniew jest jednym z grzechów głównych. To jak to możemy się gniewać? A jak to, emocje są neutralne, ale mamy, że gniew jest grzechem. List do Efezjan, i to jest bardzo ciekawe i postaram się wam wytłumaczyć tą różnicę. List do Efezjan mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie.
Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, nie dawajcie diabłu przystępu. Zrobiłam research i wiem, że papież obwieścił neutralność emocji. I tutaj to jest ważne, żebyście mieli tego świadomość. Sama emocja nie jest zależna od was, czy ona do was przyjdzie, czy nie. Bo jeśli ktoś was skrzywdzi, jeśli ktoś wam powie coś bardzo niemiłego, jeśli ktoś was mocno zawiedzie, to wy nie jesteście w stanie w pierwszym odruchu zapanować i zablokować emocji, którą wasze ciało, wasza dusza na to odpowie. Ale to jest ważne, że nad samą emocją nie mamy wpływu, czy ona przyjdzie, ale mamy wpływ na to, co z nią zrobimy. Jak ją, nie wiem, no dosłownie, co z nią zrobimy. Czyli na przykład, podam wam przykład z mojego życia. To było rok temu. I nasze przedszkole jest położone w środku lasu naszego synka i my codziennie przez ten las przyjeżdżamy, żeby naszego synka zostawić. I w międzyczasie w social mediach wstawiłam post i dostałam kilka obraźliwych wiadomości. Poczułam się niesprawiedliwie oceniona, ponieważ te osoby po prostu źle zrozumiały i ja też mogłam faktycznie nie dopowiedzieć pewnych rzeczy, ale wylał się hejt po prostu. I to były prywatne wiadomości i tak dalej. No i teraz najpierw przyszło takie poczucie zawstydzenia. Potem przyszedł smutek, że jestem nielubiana, a każdy by chciał chyba być lubiany. A potem zaczęłam się gniewać, zaczęłam się złościć i zaczęłam mieć takie myśli, no jak te osoby w ogóle, po co one piszą? Jakby w ogóle mnie nie znają, nie wiedzą, o co mi chodziło i jeszcze się ze mną kłócą, bo oczywiście próbowałam wyjaśnić, o co chodzi, a i tak jeszcze bardziej dostawałam, wiecie. No każdy czasami ma gorszy dzień, ja to kumam. Ale zostałam zraniona i byłam mega wkurzona. To był gniew na maksa. Wtedy przypomniałam sobie te słowa, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie dawajcie przystępu diabłu. I pomyślałam sobie, diabeł może teraz przyjść i wykorzystać tą emocję dla swoich celów. I jak, w jaki sposób mógł wykorzystać mój gniew? Mogłam zacząć obrażać te osoby. Mogłam zacząć wyzywać i pisać do nich, jakie to są ten. Mogłam zacząć szeptać i plotkować innym, ej, a wiesz, co te osoby napisały? Patrz, jak one się zachowują. Mogłam zrobić wiele rzeczy, ale wiedziałam już trochę na temat uwalniania trudnych emocji, bo gniew zdecydowanie jest trudną emocją. I dosłownie, może się to wydawać zabawne, ale jest to prawda i tak jesteśmy stworzeni, że jadąc przez ten las z moim mężem, przycisnąłam guzik z prawej strony, bo byłam na siedzeniu pasażera, okno spadło i tak się zaczęłam drzeć. Tak zaczęłam wrzeszczeć. Mówię, Boże, jakie to jest niesprawiedliwe. Czuję się tak źle. Dlaczego mi to zrobili? Dlaczego oni tego o mnie mówią? Wiecie, zaczęłam po prostu się wydzierać. Dobrze, że mój mąż nie spowodował wypadku, ale na szczęście była to leśna droga, jakby było okej. Był trochę zszokowany, aczkolwiek uprzedziłam go. Mówię, Szymek, przepraszam, teraz coś się może zadziać. Ale wiecie, generalnie jak skończyłam, to przestałam mieć poczucie, że ja muszę coś jeszcze w tej sprawie zrobić. Wiecie, przyszło coś takiego, że kiedy ta energia, bo właśnie gniew, czyli przekraczanie naszych granic, nakumulowanie się różnych innych jeszcze emocji, które są trudne, kiedy właśnie ten gniew najbardziej taki sporny, kiedy on został wyładowany nawet w taki fizyczny sposób, to moje myślenie przede wszystkim, i to jest właśnie holistyczne patrzenie na człowieka. Duch ma wpływ na duszę, dusza ma wpływ na ciało. Kiedy czujemy się źle psychicznie, nasze ciało też cierpi. I to wszystko się po prostu zazębia. Kiedy ja uwolniłam w fizyczny sposób to, co czułam, ale nikogo nie obrażałam. Psalmy mówią, że właśnie to do Boga trzeba wołać w takich sytuacjach. I ja wołałam do Boga i mówiłam mu prawdę. Nie mówiłam, o jak ja błogosławię tych ludzi, tylko najpierw powiedziałam, że jest mi źle, że czuję, że zostałam potraktowana niesprawiedliwie.
Trochę jak Dawid, który pisał, że wrogowie nastają na mnie i tak dalej. Przecież Dawid też miał swoje za uszami, on taki biedny, ale nie. On też miał prawo przed Bogiem wylać swoje emocje, bo Bogu zależy na relacji, bliskości, zależy mu na tym, abyśmy mówili do Niego, co czujemy. Ja w tym momencie właśnie w taki sposób uwolniłam ten gniew. Nie dałam diabłu przystępu. I wiecie co? Zostawiłam tą sprawę. A tamte osoby już nawet pewnie nie pamiętają, że pisały do mnie, a ja byłam wolna. Więc w taki sposób właśnie można uwolnić właśnie ten gniew w taki sposób, aby nie grzeszyć. Bo nie mamy wpływu na to, czy on przyjdzie, czy nie. Mówienie o trudnych emocjach. Wydaje mi się, że wielu z was, kiedy miałoby tutaj przyjść i powiedzieć najsmutniejszą i najbardziej tragiczną część swojego życia, miałoby, wiecie, zaciśnięte gardło. Bo poczucie jakiegoś takiego może wewnętrznego wstydu, poczucie, że nie powinienem się rozklejać, dusiłoby was. Ale wbrew pozorom, mówienie właśnie o trudnych emocjach, opowiadanie o nich, nie sprawia, że tracimy nad nim kontrolę. Zwykle jest właśnie odwrotnie. Nazwanie i opisanie tych uczuć sprawia, że stają się one niejako słabsze, że już nie mają nad nami właśnie tej kontroli. Bo to, co my chcemy zrobić w duchowości zdrowie emocjonalnie, to nie pozwolić emocjom nas kontrolować, ale właśnie to my chcemy zacząć umiejętnie nazywać, opisywać i kontrolować to, co czujemy, a to będzie miało dobry wpływ na naszą służbę, na naszych podopiecznych. I podsumowanie. Nie jest grzechem się bać, ale grzechem może stać się współpracowaniem ze źródłem lęku lub podporządkowaniem mu swojego życia. To samo tyczy się innych emocji. Teraz wyjaśnię wam troszeczkę głębiej, żebyście zrozumieli genezę mojego zachowania. Ja w dzieciństwie byłam bardzo poniżana. Moja mama, taty nie miałam, mówiła o mnie bardzo często złe rzeczy, przeklinała mnie nawet mimo to, że byłam malutkim dzieckiem. Więc ja od dziecka hodowałam sobie takie poczucie, że muszę zasłużyć na coś, że muszę być jakaś. I kiedy właśnie ktoś potem sugerował mi, że coś nie pasuje tej osobie we mnie, ja miałam tak zwany trigger point, czyli mechanizm spustowy, wiecie, że uruchamiało się jak w pistolecie, że odsuwasz taką zawleczkę chyba na spuście i puf, jest strzał. I właśnie ja postanowiłam rozprawić się dawno temu z tym poczuciem wstydu, z tym poczuciem lęku, który zakorzeniła we mnie moja mama, którą błogosławię, którą kocham na maksa, ale wyciągam wnioski z tego, co się stało. I nie wstydzę się o tym mówić i ona wie, że ją kocham. Nie chciałam podporządkowywać mojego życia, bo gdybym nie chciała się rozprawić ze źródłem tego zachowania, byłoby mi trudniej określić skąd, dlaczego i po co właśnie w ogóle wziął się ten gniew, który przeżywałam, kiedy te osoby pisały do mnie te hejty. Ale wcześniej zaczęłam pracować nad właśnie tym poczuciem bycia poniżaną, zaczęłam pracować nad swoją tożsamością, będziemy o tym mówić na warsztacie, więc też zapraszam. Zaczęłam pracować nad tym, żeby źródłem mojego poczucia wartości nie było to, co myślą i mówią inni, ale żeby właśnie było to, że Bóg mnie przysposobił przez Jezusa Chrystusa. I to było dla mnie kluczowe i pierwsze. I dlatego właśnie duchowość zdrowia emocjonalna jest ważna, bo bez niej nie zaczęłabym szukać, nie zaczęłabym rozumieć, skąd się pewne rzeczy brały i prawdopodobnie ten gniew by mnie pokonał. Ale już miałam przepracowaną sprawę tożsamości. To samo tyczy się innych trudnych emocji. Okej, kochani. Kiedy iść po pomoc i do kogo? To jest tak bardziej informacyjnie dla was i myślę też, że to sobie można wygooglać, ale to jest też bardzo ważne dla, myślę, że dla młodych ludzi, z którymi możecie pracować, żeby nie zamykać im furtek i nie, na przykład nie bagatelizować depresji, nie bagatelizować stale obniżonego nastroju albo tego, że sobie z czymś nie radzą, bo oni mogą wam o wielu rzeczach nie mówić. Oni wam mogą nie mówić o tym na przykład, że młody chłopiec został pozostawiony przez ojca i teraz na przykład czuje na sobie ciężar odpowiedzialności bycia dla swojej mamy takim kimś, kto jest zastępcą tego taty. On może o tym nie mówić, bo on nawet może nie być tego świadomy, że jego problemy z poczuciem własnej wartości, nie wiem, w szkole, z poczuciem tego właśnie kim on dokładnie jest, szukaniem tożsamości mogą wynikać z tego, bo w teorii jest to szczytna rzecz,
ale tak naprawdę to nie jest zdrowe, bo młody syn nie powinien wchodzić w rolę ojca i chyba wszyscy o tym tutaj doskonale wiemy. Więc ważne jest to, żeby wiedzieć i nie bać się kierować ludzi na przykład konsultację psychologiczną. To jest taka podstawa, konsultacja psychologiczna. Potem mamy na przykład psychoterapeutę, który właśnie pomaga nam przepracować pewne rzeczy z przeszłości, zależy od nurtu. Czasami pracujemy na bieżąco nad swoimi emocjami, rozmawiamy o nich. No i mamy na końcu psychiatrę, który jest lekarzem, który może pracować już nad chorobami, nad zaburzeniami, które wymagają leczenia farmakologicznego. Co my dalej mamy? Tak. Co mogę powiedzieć? Co mi dała duchowość zdrowa emocjonalnie? Dała mi przede wszystkim wolność i wiecie, parę lat temu mój kościół się podzielił na dwa różne. I to było traumatyczne wydarzenie. I gdyby nie duchowość zdrowa emocjonalnie, to tkwilibyśmy w tych traumach dalej z moim mężem i nie wiem, jaki byłby skutek. Bo zaczęły pojawiać się u nas myśli samobójcze spowodowane traumą, o której nie wiedzielibyśmy, gdyby nie właśnie zainteresowanie duchowością też zdrową na płaszczyźnie naszych emocji. I nasza rodzina, dosłownie mój mąż i jego brat, jakby rodzina się podzieliła na dwa różne kościoły, co też miało ogromny wpływ na naszą rodzinę, po prostu prywatnie, wiecie. Bracia nie rozmawiali ze sobą bardzo długo i to było doświadczenie wręcz dewastujące dla naszego życia. Ale minęło 5 lat i można by powiedzieć właśnie taki slogan: czas leczy rany, zapomnijmy już o tym, nie gadajmy. Ale mimo to, że minęło te 5 lat, to kiedy pojawiały się osoby w naszym otoczeniu z tego drugiego kościoła, albo kiedy widziałam coś na fejsie, że coś tam robią fajnego, a wtedy wiedziałam, że my się zmagamy z trudnościami w naszym kościele moim i mojego męża, to coś mnie kłuło w sercu. I ja wiedziałam, że coś nie jest do końca okej. I wiedziałam, że coś siedzi we mnie, co jest dla mnie takim korzeniem goryczy. I wiecie, Biblia często wspomina właśnie o tym, aby nie dawać przystępu goryczy, zgorzknieniu, czyli poczuciu, że zostałem zraniony, ale że to mnie należy przeprosić. Niech oni przyjdą, mnie przeproszą. Oni są tacy, siacy i owacy, wiecie. I w lipcu tego roku postanowiłam, że jest czas na to, aby przepracować coś w tej kwestii, bo nie miałam siły już dźwigać tego ciężaru bycia obciążoną właśnie taką. Ja nie mogłam się skupić do końca na swojej służbie, na swoim kościele, bo cały czas czułam jakby, wiecie, jakby szatan pod takimi szeptał: ty jesteś gorsza niż oni. Oni odeszli, bo nie chcieli ciebie. I wiecie, co się odezwało we mnie? Odrzucenie, którego ja doświadczałam jako dziecko. I mówię: nie. Przecież ja jestem przysposobiona do Kościoła Jezusa Chrystusa. Wszyscy służymy dla jednego Boga. I wtedy słyszałam taki głos: okej, ale ci ludzie cię nie lubią. Wiecie, po prostu szukanie na wszelkie sposoby jakiegoś takiego, gdzie by tutaj mnie ukłuć, gdzie by tutaj mi dołożyć. I w końcu wykrzyczałam przed Bogiem, mówię: Boże, ja nie chcę już dźwigać tego ciężaru, ja nie wiem, co mam zrobić. I Bóg mi powiedział: musisz wyciągnąć rękę. A ja takie: co? Ja mam wyciągnąć rękę? Przecież to ja zostałam skrzywdzona. Oni nas zostawili. To oni powiedzieli nam, że idą sobie robić super ekstra kościół, a my sobie możemy dalej, wiecie. W kościele wielopokoleniowym jest taka trudność, że wszystkie zmiany idą wolniej. I nie mogliśmy zrobić czegoś. I tamci ludzie po prostu mieli pasję, zapał, wszystko. I po prostu zaczęli robić super kościół. Ale mnie to zraniło. Zraniło mnie to, bo poczułam, jakbym to, co moje, było gorsze. I najlepsze było to, że to nie była tak naprawdę ich wina ani ich sprawa. To była moja sprawa, moich nieprzepracowanych emocji i moich ran, których doznałam. Mój bardzo bliski tata duchowy jest założycielem tego kościoła. Ja się czułam zostawiona. Ja się czułam opuszczona. I to cały czas we mnie pracowało, mimo że na zewnątrz, właśnie tak jak tamten pastor, o którym wam na początku mówiłam, na zewnątrz było super. Chwalmy Pana, róbmy rzeczy dla Boga, działajmy. Ale to we mnie wszystko pracowało. Cały czas miałam taki korzeń zgorzknienia.
I Bóg mi powiedział, wyciągnij rękę. A ja mówię, dlaczego ja znowu? Ale jak Bóg mówi, no to Bóg mówi. I umówiłam się na spotkanie z moim szwagrem. I nie chcę płakać, bo to jest mega wzruszające, słuchajcie. Minęło 5 lat. Nasza rodzina była podzielona. Nie rozmawialiśmy w ogóle o kościele, wiecie. Rodzina, w której wszyscy są wierzący, w którym jest brat pastor, drugi brat usługuje na maksa, jest zaangażowany wraz z żoną, rodzice są w kościele, wszyscy po prostu służą i nie rozmawiamy w ogóle o kościele i o Bogu? Chore, nie? I to było na maksa dewastujące. I umówiłam się z moim szwagrem na spotkanie. I wiedziałam, że jakby nie miałam żadnej pewności, co się stanie na tym spotkaniu, ale wiedziałam, że skoro Bóg powiedział, wyciągnij rękę, to wyciągnęłam tą rękę i poprosiłam Go o spotkanie. Rozmawialiśmy przez godzinę. I to, co zrobiłam, to był dla mnie przełom uwolnienia. I wierzę, że my jako chrześcijanie możemy żyć w takiej wolności, ponieważ rozmawiając z Nim, komunikowałam Mu nie to, co oni zrobili nam, ale komunikowałam to, że mnie po prostu boli. I nie padło ani jedno słowo, że coś jest waszą winą, że wy tak zrobiliście. Nie. Komunikowałam to, co ja czuję. Mówiłam o moich emocjach, nie łącząc tego z, nie wiem, z czyimiś decyzjami i tak dalej. Powiedziałam, co mnie boli, powiedziałam, że tęsknię za naszą rodziną. Przepraszałam ich też za to, że grzeszyłam. Bo grzeszyłam przeciwko nim tym, że szemrałam przeciwko nim. Bo kiedy ktoś przychodził i miał coś przeciwko tamtemu kościołowi, to ja nie odcinałam tego. Nie błogosławiłam, tylko tak, no faktycznie, może tam nie ogarnęli czegoś, ha, 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 wiecie, i gdzieś to nie było zdrowe. Ale mam odwagę, żeby wam o tym mówić, żeby mówić wam o tym, że grzeszyłam, bo wiem, że takie rzeczy trzeba odcinać. I wyznałam mu swoje grzechy i poprosiłam go i powiedziałam, Mateusz, ja w sobie mam 20 litrów zranienia, które wynikają właśnie z tego, że zostałam opuszczona przez mojego tatę duchowego, że czułam się gorsza, zaczęły się odzywać te wszystkie traumy i rany, których doznałam jako młoda dziewczyna. I zaczęliśmy płakać. I on też zaczął mnie przepraszać. Płakaliśmy razem objęci, dwóch dorosłych ludzi. I mówiliśmy sobie o tym, jakbyśmy inaczej to poprowadzili, aby tylko być w jedności. Przepraszaliśmy się za to. On przeprosił nas za to, że gdyby wiedział, że ta sytuacja będzie tak dewastująca, to by codziennie, podczas całego etapu rozchodzenia się, codziennie by się z nami spotykał, codziennie by się z nami modlił, dzwoniłby non-stop. Ale nieszczęśliwa decyzja była taka, że oni zostali, jakby kazano się nam rozdzielić bez słowa. Kazano rozdzielić się bez słowa ludziom, którzy od 10 lat, niektórzy od urodzenia, tworzyli razem Kościół. I to nie było okej. Ale na to już nie mam wpływu. Wpływ mam na to, że po prostu doszło do pojednania rodziny. I ja kocham mojego szwagra nad życie. Słuchajcie, to jest moja rodzina. I wiem, że gdyby nie ten trud, który podjęłam, gdyby nie ten trud wyznania grzechów, to jest ważne, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, gdyby nie ten trud zrozumienia, dlaczego pewne rzeczy bolą, to dalej bym miała w sobie gorycz i dalej bym szemrała przeciwko innemu kościołowi, a tego nie chciałam. I wiecie, nie wiem, jaka jest wasza historia, ale wiem, że Bóg nie patrzy na was przez pryzmat tego, co było, ani nawet tego, co jest, tylko On patrzy przez pryzmat po pierwsze Jezusa Chrystusa, a po drugie przez pryzmat waszych możliwości i waszego powołania. Jest możliwa zmiana. Jeśli czujesz tu i teraz, że chcesz czymś się rozprawić, to jest to możliwe. Czy to będzie łatwe? Nie, bo życie nie jest łatwe. I wiem, że wy o tym wiecie. Ludzie, którzy służą innym ludziom, to jest najtrudniejsza, najbardziej hardkorowa ze służb po prostu ever. Bo często nawet nie pobieracie wynagrodzenia za waszą ciężką pracę. Ale warto naprawdę. Dla Bożego Królestwa, dla tych ludzi, dla siebie, warto walczyć o tą zmianę. Warto się kształcić. Warto właśnie, tak jak tu jest napisane, dbać o siebie na tych płaszczyznach. Warto nie ukrywać trudnych rzeczy, bo wbrew pozorom ukrywanie może przynieść więcej szkody, nawet jeśli mamy dobre intencje. To chyba koniec, słuchajcie. Zapraszam na mój warsztat, jeśli ktoś chce, a ja się kłaniam wam i dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii.